Cześć! Jeżeli kojarzycie firmę Inline z moich filmów, a powinniście znać ją przede wszystkim z przejściówek i adapterów. Ale uwaga! Dun, 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 wchodzą słuchawki. Tym modelem Pure 1 inline debiutuje w segmencie producentów także sprzętu audio. Są to słuchawki bezprzewodowe, a ich najważniejszą cechą jest wsparcie dla aktywnej redukcji hałasów otoczenia, czyli technologii ANC. Sprawdźmy, jak działa to w praktyce. W całkiem niedużym pudełeczku w zestawie poza papierologią dostajemy także przenośne etui sztywne, dość dobrej jakości i oczywiście same słuchawki, a także w osobnym woreczku zestaw przewodów. Przede wszystkim jest to przewód USB micro USB do ładowania słuchawek. One posiadają wbudowany akumulator, więc żadnych innych dodatkowych baterii tutaj nie instalujecie a te są niezbędne do działania funkcji AMC mamy przewód, który z pewnością znają osoby podróżujące samolotem, jest to przewód umożliwiający podpięcie słuchawek do gniazd w samolocie oraz przewód mini jack, czyli pół milimetra czteropolowy, z jednej jak i z drugiej strony z pilotem na przewodzie, który umożliwia nam podpięcie słuchawek do naszego smartfona oczywiście z zastosowaniem adaptera do gniazd w samolocie. Kilka słów na temat jakości wykonania tych słuchawek. Zacznę od pałąka. Tutaj rdzenie go jest metalowy. Całość jest obczyta taką brązową ekoskórą, jeżeli chodzi o jakość szwów czy spasowanie elementów przy łączeniu już z samymi muszlami, nie mam co do tego żadnych uwag. Zobaczcie, sławki są bardzo elastyczne, można je rozginać, nic się z nimi nie stanie. Dzięki temu, że w zasadzie spora część łącznie z uchwytami jest wykonana z metalu. Całość konstrukcji waży dość dużo, ale sprawia wrażenie dzięki temu bardzo solidne i podczas samych testów, też czym słuchawką, kompletnie nic się nie stało. Jeżeli chodzi o wykonanie samych muszli, mamy tutaj do czynienia przede wszystkim z połączeniem dwóch rodzajów materiałów. Z jednej strony jest to aluminium. Z drugiej strony jest to tworzywo sztuczne. Nie mówię o samych padach, które są bardzo mięciutkie, również wykonane z ekoskóry. Tutaj zdarza się, że gdzieś jakaś pojedyncza niteczka będzie wystawała, natomiast to jest też pierwsza seria tych słuchawek, więc pewne niedoróbki mogą się zdarzyć. Mamy konstrukcję aktywną z, z aktywnym systemem redukcji hałasów otoczenia. W związku z tym, i na muszlach znajdziecie kilka dodatkowych elementów. Przede wszystkim, tak, na muszli lewej, może zacznę tutaj od boku, mamy włącznik, wyłącznik funkcji ANC. Należy pamiętać, że funkcja ta działa również w momencie, kiedy słuchaweczki, moi drodzy, nie są włączone albo inaczej nie grają żadnym dźwiękiem. A o tym, czy ta funkcja działa, czy nie, informuje nas lampka. Na dole dioda, na dole samej muszli. Tutaj również znajdziecie złącze mikro USB do ładowania tych słuchawek. Mamy także mikrofon, który te dźwięki otoczenia łapie, żeby następnie przeciwstawić oczywiście odpowiednią falę dźwiękową. Na słuchawce, moi drodzy, z kolei, prawej mamy przede wszystkim wszystkie włączniki. Przycisk wielofunkcyjny, który umożliwia nam zmianę trybów pracy tych słuchawek, a także przyciski, które pozwalają nam na przełączanie się pomiędzy utworami czy chociażby regulację głośności. W związku z tym, że to jest pierwsza seria tych słuchawek, produkt jest bardzo świeży. Tutaj również mam małą niedoróbkę, jeżeli chodzi o wykonanie, a mianowicie osadzenie całego tego panelu z przyciskami nie jest idealne tutaj w jednym miejscu przy tym przycisku dalej. Całość troszeczkę za głęboko weszła w obudowę. Jeżeli chodzi o drugi bardzo ważny dla mnie aspekt, czyli komfort użytkowania tych słuchawek, jest naprawdę bardzo dobrze, mimo że słuchawki do należszych nie należą. Zacznijmy przede wszystkim od tego. Zobaczcie: możliwość regulacji położenia muszli w dość szerokim zakresie. Dzięki temu Same słuchaweczki już na głowie bardzo dobrze się dostosowują. Druga sprawa to jest wykończenie. Dzięki temu, że te pady są tutaj wykonane z ekoskóry, całość dobrze dolega, dobrze już samo w sobie tu mi dźwięki otoczenia, a ciężar tych słuchawek jest równomiernie rozłożony i na wygodę korzystania z słuchaweczek inline ja tutaj nie narzekałem. A co z funkcją ANC? Czy ona faktycznie działa? Istnieje prosty sposób, żeby się o tym przekonać. Sprzęt, którego normalnie używam do rejestracji tego co mówię, posłuży mi tutaj jako pewien wyznacznik. Z głośników zostanie otworzony dźwięk młota pneumatycznego. Zresztą posłuchajcie sami a ja umieszczę mikrofon w muszli słuchawek, tam gdzie normalnie powinno znajdować się nasze ucho. Najpierw funkcja ANC będzie wyłączona, a następnie włączymy ją tym suwakiem, oczywiście bez żadnej zmiany głośności, zresztą co będziecie widzieli na komputerze i zobaczycie, najpierw usłyszycie, a potem zobaczycie różnicę. Zaczynamy. Może zrobimy o sobie taki testik jeszcze bez w ogóle włożenia mikrofonu, to będziecie słyszeli też jak same słuchawki wygłuszają. Drugi test będzie bardzo podobny, z tą różnicą, że tym razem w słuchawkach otworzymy sobie normalnie muzykę. Także, tak tu puszczam młot, na telefonie muzykę i zaczynamy. Na początek funkcja ANC wyłączona. tutaj otwarty plik z tym nagraniem tego młotu i poza tym, że usłyszeliście różnicę, to teraz możecie zobaczyć mało tego można określić mniej więcej na ile decybeli to wygłuszenie jest efektywne. Tutaj jest dźwięk z wyłączoną funkcją ANC. Następnie ten pik to włączenie funkcji ANC, czyli po prostu zarejestrował mikrofon przełączenie tego przełącznika, a tutaj już mamy wyraźnie linię Mniejszą, tutaj już jest ta głośność zdecydowanie mniejsza. Tu jest włączona funkcja ANC. Usłyszycie teraz, tego w tej chwili chyba nie usłyszycie, ale spróbujemy. No i zobaczcie, zaznaczymy sobie teraz kawałek, co wcześniej robiłem, taką próbę. I żeby ta głośność była na podobnym poziomie, to mniej więcej o 5 dB należałoby ją podnieść. Dopiero teraz ta głośność będzie podobna. Mam nadzieję, że ta różnica, jeżeli nie była słyszalna, to jest widoczna właśnie w tym, jak wygląda zapis tego dźwięku, że ta różnica jest znaczna i śmiało mogę zaryzykować tutaj stwierdzenie, że właśnie mniej więcej o 5 dB całe otoczenie jest ciszej. Możemy sobie otworzyć jeszcze drugi plik. To jest z kolei plik z zapisem muzyki, gdzie też możemy sobie włączyć i wyłączyć funkcję ANC, także oczywiście z bijącym młotem. Znajdziemy sobie, o, tutaj ten kawałek jest czysty, gdzie tylko gra muzyka i jest młot w tle. Widać to od razu po skoku, zobaczcie. Tutaj generalnie ja cały czas coś tam do was gadam, wkładam mikrofon. Tu już gra muzyka z wyłączoną funkcją ANC, następnie mamy włączenie funkcji ANC ten zapis gdzie zdecydowanie jest ciszej jest z włączoną funkcją ANC. Znowu przełącznik funkcja wyłączona, przełącznik funkcja włączona. Tu sobie możemy zbliżyć troszeczkę, zobaczcie jaka jest różnica i posłuchajmy. Ta różnica jest po prostu kolosalna. Tutaj muzyka zdecydowanie jest bardziej słyszalna. Po włączeniu funkcji ANC, i tak samo żeby z powrotem narobić takiego hałasu jak z włączonym młotem, należałoby podnieść tutaj też o te około 5, 4 dB. Nawet 4 to widzę, że za nisko, czyli by należało o około 5 dB całość podnieść, tak samo jak tutaj, żeby wyrównać dopiero tą głośność, gdzie ta funkcja ANC jest wyłączona. Moi drodzy, słuchawki inline to nie tylko sprzęt do słuchania muzyki, ale również dzięki wbudowanym akcesoriom także do prowadzenia rozmów telefonicznych chociażby czy przez Skype'a. W związku z tym i również test mikrofonu znalazł się w tym zestawieniu z wykorzystaniem oczywiście dołączonego przez producenta przewodu. Całość jest zapisywana na zwykłej aplikacji Dyktafon w moim telefonie. Możecie usłyszeć ten dźwięk, który teraz leci właśnie zarejestrowany tym mikrofonem. I podobnie jak w przypadku testów headsetów gamingowych, jeżeli dźwięk okaże się za cichy, to go troszeczkę podgłośnie w programie Audacity, ale taką informację dostaniecie na dole na pasku. No nie zostaje nam nic więcej niż kilka słów opowiedzieć o samym dźwięku i krótko podsumowanie. Przede wszystkim dźwięk, tutaj należy rozpatrzyć dwie kwestie z włączoną i z wyłączoną funkcją AMC, ponieważ nawet jeżeli nie mamy jakichś dźwięków, które zakłócałyby nam odbiór, to już samo włączenie funkcji AMC powoduje zmianę barwy. Przede wszystkim dodawany jest tego swego rodzaju efekt. Jak macie w kartach dźwiękowych w waszym komputerze efekty środowiskowe i włączycie sobie efekt hali, to mniej więcej taki pogłos jest również dodawany do tych słuchawek w momencie, kiedy tę funkcję ANC aktywujemy. Natomiast nie przeszkadza ona w odsłuchu. Jeżeli chodzi o wrażenia z odsłuchiwania różnych utworów, czy oglądania nawet filmów w tych słuchawkach. To moim zdaniem producent tutaj wykonał naprawdę świetną robotę. To jest jego debiut w tym segmencie produktów i uważam, że bardzo udany, chociaż bez pewnych niedociągnięć się nie obyło tutaj, przede wszystkim detale wykonania tak jak na przykład właśnie troszeczkę problem z osadzeniem tych przycisków, jakość mikrofonu w moim subiektywnym odczuciu również nieco pozostawia do życzenia, ale do prowadzenia rozmów w zupełności wystarczy na ogromny plus na pewno jakość użytych materiałów, które jest na najwyższym poziomie sam dźwięk moim zdaniem jest bardzo przyjemny, on jest ciepły, muzyczny nie ma generalnie dominacji któregoś z pasma, któregoś zakresu, czy to będą tony niskie czy wysokie, czy średnie, całość jest mniej więcej równo rozłożona z delikatnym ociepleniem. Tego basu moim zdaniem jest wystarczająca ilość, także tutaj o to możecie być spokojni. Słuchawki bardzo dobrze, już same w sobie, tłumią dźwięki otoczenia, a złączoną funkcją ANC, która przypomnę o około. 5 dB obniża tą głośność otoczenia, no to tutaj mamy naprawdę produkt, który idealnie sprawdzi się w warunkach bojowych, tak? czyli na ulicy, nie wiem, w tramwaju, w pociągu, w autobusie czy w samolocie, oczywiście. A do tego, że te słuchawki są stworzone, świadczy chociażby fakt dodanego w zestawie. Przewodu. Moim zdaniem te słuchawki jak najbardziej, nawet mimo ceny, która wynosi około 550 zł, zasługują na rekomendację, bo jest to produkt solidny, dobrze brzmiący, dobrze wykonany i przede wszystkim, do którego działania nie mam najmniejszych uwag. Tak więc brawa dla Inline za ich udany debiut, jeżeli chodzi właśnie o słuchawki bezprzewodowe, jeszcze z funkcją ANC. A ja dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.